W Nowym Mieście nad Pilicą 29 maja otwarto nową klinikę. Tego dnia specjaliści udzielali bezpłatnych konsultacji, z czego chętnie skorzystało wielu mieszkańców. Witam serdecznie w nowej klinice w Nowym Mieście. Klinika Biały Kamień z Warszawy otworzyła swoją filię, gdzie zapraszamy serdecznie na konsultacje specjalistyczne, na zabiegi medyczne z dziedziny ginekologii, chirurgii, ortopedii, urologii. Cały wykaz naszych procedur i usług, które Państwu proponujemy, zobaczycie Państwo na naszej stronie klinikabiałykamień.pl. Proszę Państwa, chcemy tutaj zaproponować Państwu szeroki zakres usług medycznych. Wiemy, że w okolicy troszkę brakuje tych specjalistów. Zaprosiliśmy do współpracy lekarzy klinicystów z dużym doświadczeniem. Często są to profesorowie, szefowie klinik w Warszawie i oni się zgodzili, będą przyjeżdżać, będą udzielać konsultacji, będą leczyć. W przyszłości planujemy uruchomić salę operacyjną na pierwszym piętrze. Na razie funkcjonuje tam sala zabiegowa, gdzie będziemy wykonywać zabiegi w znieczuleniu miejscowym, czyli takie drobne zabiegi chirurgiczne i inne. Szczególną uwagę przywiązujemy do diagnostyki, czyli do profilaktyki chorób nowotworowych i w tym celu uruchomiliśmy dwie poradnie. To będzie poradnia chorób piersi, gdzie przeprowadzimy szeroką diagnostykę, łącznie z biopsjami i poradnię diagnostyczno-terapeutyczną zmian skórnych, gdzie dysponujemy wideodermatoskopem, który dokładnie potrafi nam oceniać zmiany skórne. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Szczegóły na stronie internetowej. Otwarcie już dzisiaj. Dziękuję. Witam. Przed chwileczką byłam na konsultacji z lekarzem. Bardzo się cieszę, że powstała taka klinika, z której my młodzi ludzie w przyszłości będziemy mogli skorzystać zarówno sami, jak i z naszymi dzieciakami. Bardzo się cieszę, że coś takiego jest i mamy nadzieję, że będzie nam to służyło. Przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia i zapraszamy. Proszę Państwa, tak jak wspominałem, kładziemy nacisk na profilaktykę, czyli diagnostykę. Żeby te badania wykonać, musi być sprzęt. Bez sprzętu się nie da. Więc my tutaj dysponujemy bardzo nowoczesnym aparatem firmy Philips. To jest najnowsza wersja aparata Affinity, który ma pełną możliwość diagnozowania różnych zmian. I tak jak tu Państwo widzicie, na przykładzie tych sond, które tu mamy, możemy badać sondę liniową mamy na przykład, którą możemy badać piersi, możemy badać tarczycę, tkanki miękkie, inny narząd ruchu, czyli cały zakres badań ortopedycznych. Mamy też sondę konweksową, która służy do badań jamy brzusznej, układu moczowego itd., itd. Do tego jeszcze są dwie sondy, kardiologiczna oraz ginekologiczna. Także ten zakres diagnostyki jest bardzo szeroki. I tutaj, co jest ważne, w momencie, gdy wykryjemy zmianę, na przykład zmianę w tarczycy, możemy również wykonać biopsję. Biopsja polegająca na pobraniu materiału do badania histopatologicznego jest bardzo istotną częścią całego procesu diagnostycznego. Ona właściwie nam wyjaśnia, jaki charakter mają zmiany w tarczycy czy w piersiach. Dlatego to jest nieocenione narzędzie, no, niezbędne do wszelkich badań diagnostycznych i postawiania rozpoznań. A wiadomo, mamy rozpoznanie, możemy dalej leczyć. I to jest najistotniejsze. Dziękuję. Jestem pierwszym pacjentem w gabinecie ortopedycznym. No, jestem zachwycony. Sam obiekt, długo żeśmy czekali na jego inaugurację. W dniu dzisiejszym zaczął funkcjonować. Gabinety pięknie urządzone, super obsługa, profesjonalni
fachowcy, pogratulować inicjatywie. No i myślę, że społeczność nie tylko Nowego Miasta będzie miała ogromny pożytek. Piękna sprawa. Proszę Państwa, to na pewno w pierwszym etapie ograniczymy się do wykonywania małych zabiegów chirurgicznych, dużych zabiegów rekonstrukcyjnych nie będziemy robić, przewidujemy to w przyszłości, ale teraz możemy wykonać wszelkie iniekcje dostawowe, możemy wykonać ostrzykiwanie ścięgien, stawów czynnikami biologicznymi, mam tu na myśli płytki krwi, preparat, który powoduje, pobudza potencjał biologiczny do regeneracji. No jesteśmy w stanie wykonać małe zabiegi, rekonstrukcję ścięgien, oczywiście wszystko w pierwszym etapie znieczuleniu, w pierwszym etapie zabiegów operacyjnych, w znieczuleniu miejscowym. No, nie? No i poza tym, no co, będziemy preferować leczenie preparatami biologicznie czynnymi, czyli zmuszać organizm do tak zwanego, w cudzysłowie, samowyleczenia. No jest to, jest w ogóle obserwowany taki trend i w ortopedii, i w reumatologii, że skłaniamy się do tej metody leczenia. Odchodzimy często od zabiegów operacyjnych, które wielokrotnie są wykonywane niepotrzebnie. No nie. No to tyle. No i poza tym no, leczenie wszystkich zespołów bólowych, przewlekłych, chorobowych, narządu ruchu. Mam tu na myśli i zmiany w przebiegu choroby reumatoidalnej, zapalenia, w przypadku choroby zwyrodnieniowej. No, szeroko rozumiane leczenie zachowawcze schorzeń narządu ruchu. No to tyle, co możemy na początku, na wstępie. A życie pokaże, co będzie potrzeba zrobić. Witamy wszystkich w dniu dzisiejszym z okazji otwarcia kliniki Biały Kamień w Nowym Mieście nad Pilicą. Udało nam się skorzystać z bezpłatnej konsultacji USG. Zachęcamy do odwiedzania kliniki. Miejsce przepiękne w naszym Nowym Mieście. Nie mamy jeszcze takiego miejsca. Specjaliści, którzy tutaj przyjmują, są bardzo mili, pomocni, także zachęcamy do odwiedzania kliniki. Zapraszam. Serdecznie zapraszamy do nowo powstałej kliniki Biały Kamień w Nowym Mieście nad Pilicą. Dołożymy wszelkich starań, aby w tym miejscu zebrać grono najlepszych specjalistów, tak aby każdy mieszkaniec Nowego Miasta oraz okolicznych miejscowości, gdy będą potrzebowali pomocy lekarskiej, taką pomoc u nas uzyskali. Nasza placówka medyczna świadczy usługi komercyjne, ale mogę już zdradzić, że w najbliższym czasie uruchomimy zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne w trybie jednego dnia. Podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w następnej kolejności ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Serdecznie zapraszamy.